Kubę? O, dostęp! Na tam nikt kurwa z obszarki dojdzie. Chlał na umór i spał cały czas. Co jest liście, masz rondo pod chatą. Ej, pale boka! Ach, moi drodzy, jakiś czas temu na Instagramie Sasha Downer podpuścił mnie do zakupu skutera. Powiedział, że talerz, ja mam mocny sprzęt, fajnie było, jakbyśmy się razem przecięli na Ślesinie, podpierdali trochę głupot i nagrali z tego listy materiał. Mój znajomy, Łodzowski Motorsport, będę mówił po firmie, tak? Żeby reklama była. Mam nadzieję, że coś spuści sceny dzięki temu. Łodzowski Motorsport, Łodzowski. Powiedział, że ma takiego gagatka w swoim garażu i chętnie chce się go pozbyć. Z czym mamy tu do czynienia? GTR 230. Podobno podkręcony, dobrze mówię? Dobrze mówisz. To ile ma teraz? Skamowany nie jest, ale kręci się 500 obrotów wyżej. Da się schamować skuter wodny? Jakoś się da. Jak to robią, nie wiem. Wiem, że je trzymają w takich baniakach przypięte pasami i je tam stroją, turbo dokładają i inne rzeczy robią. Trzeba to nagrać. 120 na godzinę płynie. To może być początek pięknej przygody i dobrego kontentu dla widza. No dobra, przejdźmy połamanych do... Połamanych żeber. Aj, a da się jakąś zbroję założyć, żebym się nie połamał? Nie, pasnoty. Nie, no tego nie noszę. dobra, wiela za to? Piękny kawalerze, 45. K***a, drogo jak Twoja M-ka stoi. To nie moja. Chyba, nie no moja. A jego mać. A coś do negocjacji? Z przyczepką. Ubezpieczenie na rok na przyczepkę. Ooooooo! Całe 115 czarną... zł, więc wiesz, to... To ej, 115 zł piechotą nie chodzi. A jeżeli ty, drogi widzu, chcesz zgarnąć coś u mnie, to nic prostszego, wystarczy, że zostawisz komentarz pod tym filmem i adekwatnie. Jeżeli będzie 5000 polubień, to do 3 komentujących standardowo lecą przedpłacone karty paliwowe, a jeżeli tych polubień będzie 10000, to do jednego komentującego poleci albo nowa konsola, albo nowy telefonik. Także łapa w górę i komentarz, a my lecimy z materiałem. Kurna, 40... A to jest faktura, czy nie faktura? Nie, to osoba prywatna. Osoba prywatna, no cholera. Nie, ja tym nie jestem, Trzymaj nie. Z waciku jeszcze, kurwa, tutaj o, coś uczknę. Chuj, nie uczknę niczego, kurwa, na waciku. Powiedz mi tak, bo ja w ogóle nie mam styczności z takim sprzętem. Pływałem na nim raz i to nawet nie na takim, tylko na tym Sidu, takim zwykłym, takim małym... Sparku. Takim sparku, bo do jachtu był przypięty. To się karnąłem i mówię, k***a, cudownie, cudownie było. Ile ma taki spark? Chuj mnie mocy, nie? 90 koni. To jest k***a duża szansa, że umrę. No, chłopaki ze mną tam pływali tak prawie, że na dnie, tak kapoczek unosił tylko... I żyją. I żyją. No to jest jakiś znak, ale jestem... No, jak, w dwójkę wsiądziecie, to będziecie w pionie nim stawać, bo wyskakuje z wody. Aha. Nie jest ta najmocniejsza wersja, ale już jest... Nie, okay. Taka wystarczy, Michał. Najmocniejsza, tym się na 100% zabił, k***a. Tutaj przynajmniej może z odcinek... Da się, przy 90 na godzinę mnie wyrzuciło z siodła i tak strzeliłem wodę, że kask mi pękł, więc da się, da się. O k***a. Ja ogólnie nie jestem miłośnikiem motocykli, bo jak spadniesz, to nic cię nie chroni, no oprócz jakiegoś kasku i zbroi. Tu mamy do czynienia z takim motocyklem tylko na wodzie, bo przy 90 na godzinę to woda to jest jak beton. Jest. Żebra to potwierdzają. Sasza, k***a, w coś ty mnie najlepszego wpakował! Ale Adam, można tak, pływać i się wygłupiać i się połamać i też można sobie objazdówki porobić. My ostatnio wypłynęliśmy z Zatoki Puckiej przez Zatokę Gdańską, tak trochę objazdówką, cały hel i do Łeby dopłynęliśmy, więc można też normalnie. Stąd też te baniaki tutaj. Powiem ci tak, przy aucie są jazdy testowe, nie? A możemy na wodzie. Ładna pogoda jest. W takim razie walimy w piątek ale na Ślesin. Ale tam ręce mam. To też jest w ogóle pojebane, widzowie. On zamontował sobie, dałem trójki competition. Hak! Oprócz tego, że ma... Nie, to jest oryginalny dyfuzor? Oryginalny. Oryginalny. Czyli normalnie było miejsce na hak? Nie. No lekko trzeba to szlifnąć, podciąć, ale jest. Jest. No to co? Pod to. Bierzemy pod go to. Na wodę? Możemy. No to ty. No i witam! Nadszedł ten piękny czas, weekend! Dawajcie do mnie. Zajebista pogoda. Pod dom? Brama wcześniej. A tam? Tylko nie mieszka Jacek. Powiedział bramę wcześniej. A to nie była tam jedna? Co byś zrobił? Wziął pieniądze. Przecież mu nie zapłaciłeś za ten skuter. To dlaczego nas f***owali? Tu mieszka jakaś Ania z Zielonego Wzgórza chyba. No ewidentne. A może mu dźwignęli w nocy ten skuter i teraz jakoś chłop nie wie jak powiedzieć, że już go nie ma. I mu głupio. I teraz będziemy po krzokach jeździć. I ja pierdy tam się wyrosowało. Dobrze, ale formentorka to nie szkoda, prawda Daś? Co? Co? Jacek, gdzie ty mieszkasz? Faktycznie, tu była brama. No mówili. O, stoi. Stoi, cudeńko. Ja coś? A ten piesek to jakiej rasy? O k***a, dalmachińczyk. Ale masz zajebistego kundelka. Cześć. Ej, dobra, to ja się boję takich nie, cipiców. Co? Nie, to jest tak. Jamnik, kurwa, z owczarkiem belgijskim mieszany. No chyba z dalmatyńczykiem, nie widzisz, że biało-czarny? A. Ale zobacz, jakie ma jaja. Pasuje do mnie, a co? Nie, to są cyce. Kali miastowi. Nie wiedzą, jak kozak wygląda. No dobra, a ty jedziesz z nami i ty ciągniesz tego? Nie, wy. A, my?
No dobra, to w ogóle teraz możemy zobaczyć, że faktycznie, jak wcześniej widzieliście w M3 Competition, Jacek zamontował hak, który działa. Że to nie było przyklejone dla beki. Ale na autostradzie ludzie mi zdjęcia robią. No czy dziwisz? No ile M3 widzisz z hakiem? Jeżeli to no, faktycznie... No nie wiem, czy to nie jest pierwsza w Polsce w ogóle z hakiem. Bo nie da się zamontować tego fabrycznie. Nie pobróć, bo... Ale mu dam dzisiaj, ty! Ale mi ciutko, jak babki. Tylko kapoki załóżcie. No my kupiłem, cały sprzęt kupiłem, zaraz widz zobaczy, jak się odpierdoli. Dla jego? Jakby brakowało, to też swoje trochę spakowałem. Kapoczków trochę wziąłem i mamy, jak ktoś by się bał, taką ratunkową. To może ci główkę potrzyma. Taka. To dla niego będzie potrzebne. Ja się uczyłem pływać 5 lat, o czym ty mówisz. Na prawo jazdy 14 razy zdawałeś i dalej nie znałeś. 15 czy 20 sekund, że cię utopię? Znaczy utopię, zrzucę. Pierwszy zakład jest, podoba się. Barki mam słabe, czuję, że Wity mi szybko wyrwie. Dobra, nie ma co przeciągać. Lecimy? No to w drogę. No co, jebiście, masz rondo pod chatą. Ej, wale boka. Ale boka jednak, pierwszy roku. Szkoda, że Formentorów z napędem na dupę nie robią. Dzienek byś nam pomógł, żeby ona na mnie nie zleciała w razie głupu. Weź tu wyślij tego dzióbka, Daśko. Już klapę. I ty masz guziczek po lewej stronie. Tu? Tak. Już pokaż. Nice. On się wychyla tak samo jak mój. No widza pokażę. Znaczy widz już zdąży zauważyć, że się odpierdziłem błyszcząco pod skuter, bo jak już wcześniej powiedziałem, chłopaki polerowali ten skuter, to zresztą widzicie, że wygląda jak nówka funkiel sztuka nieśmigany, prawda? Ja się nawet na żaden odbiór samochodu tak nie odpierdziłem elegancko jak na skutra. Bo tu się autentycznie jaram nową zajawką. Mam nadzieję, że to będzie nowa zajawka, a nie skończy się to tak, że pojedziemy, popływamy, a skuter pójdzie do garażu. Ja go przejmę, jak ci się znudzi. Kurwa, nie ma problemu. A czym go zawieziesz, Miczku? Ze mną. Stop. No też właśnie. Zadałeś pytanie, że miał chłop kurwa problem, a potem mu pomogłeś. No a geniusz. To jest, do czego? Dobra, cztery damy, spalamy. Wytę tankiem trzeba zrobić. Na tej autostradzie skowieję wam powiem. A, bo to skuter wodny, a nie autostradowy. Jak zwykle coś pojebie. A czy to się tankuje? Wiem, tu się tankuje skuter. O, fajnie zrobili z tym. Zresztą, co tu się leje? 95, 98, werwę, witaj, do widzenia. No niczek, chcesz latać na nim. Tu ogólnie Adam jest taki pitcher. No. Że to czasami odbija, kiedy zbiornik nie jest pełny. Ej, a chlapie. No i chlapie, aha. Więc fajnie jest sobie zapiąć zrywkę, kliknąć na zapłon i patrzeć, ile na zbiorniku. Widzowie, lajkujcie, tu stary będzie tankował, o, w jednym mamy cytrynówę. O, dostęp, na wiatę. A drugi karnister będzie dla was. Już wiem, co czułem dziewczyny, kurna, jak już. Skończę na twarz, już? Możesz wyciągać, no. Mogę wyciągać? Tak. A za nią mnie wyciągać. Ja w tym wyciąganiu to wiesz. Na czas? Na czas, nie wychodzi. Ach, to tany. Mach, pieniądze. Ja. Płynne złoto! Widzę, to będzie baniak jeden dla ciebie, abyś zlajkował. No to prawda! A tu mamy cytrynówę, taką sobie tu urobiłem. Do tego nie lej nic. Czekaj, chyba. Nie ma tu gdzieś tego przodu. Czekaj, widzę, jak mi będziesz głową zasłaniał, to zobacz. O, polałem to. Mówiłeś, że ja w wyciąganiu jestem najgorszy, nie kłaś tego na rancie, bo spadnie. Jak tobie tak z kija kapie, to powiem ci, że... Kapie, geniu, kapie. Idę bulić. I lecimy dalej. Tu Patryczek, taki to co tu się dzieje, zobacz. Bardzo z górki. Chcemy na plażę jedziemy? Nie tego widać. Tak. Właśnie tak jechać. Ojeju. Tu parawany, tu wszystko. Po plaży jeszcze nie jeździłem samochodem. Fajnie. Masz czterobutama? Już będziecie wiedzieli, ile po prawej. Masz czterobutama? Dobre. Mam. Z brzegu. Nara. Nara. Dzień dobry, Saszkin. To co, wodujemy? To... On jest winowajcą tego całego dzisiejszego wydarzenia i tego, że wreszcie wsiadłem na coś, co nie ma kół ani karoserii. Zacznijmy od tego, że w końcu w motoryzacji pojawi się kontent wodny. Nie tylko samochody mają silnik. To prawda, ale ja się zawsze bałem czegoś, co nie jest obudowane. Ale leciał, co? Już się tego boję. U Saszy już byliśmy niejednokrotnie i wszystkie twoje auta znamy. Nawet twój skuter nie żółty ma, wodny. Mam nowe teraz trzy. Kolejne kurwa. Były wjazdy na garaż, jest wjazd na marinę i zaraz sprzęt, który tam stoi, pokażemy wam, ale to za chwilę. Jeszcze Adam, nie pokazuj dla widza tak od razu. Nie, najpierw
Musimy zwodować tego. No to dawaj, zaczynamy. Jazda, pio! Jala, jala! Poszedł. To jest dziki skip? To nie jest taki normalny ten. To jest dziki nasz prywatny slip. Nie no. Skif. Slip to jest. Slip. Slip to się nazywa. Zejście do wody skutera to slip. Okay. Motorówki też. Okej. Okay. A to jest dzikie zejście. A arłamowa, jakbym chciał swojego tutaj, to też slip? Tak. Czy nie mam arłamowa? Ja tak... Ale w ogóle jakie ty kadry będziesz miał, wiesz, jak mało osób potrafi wodować na dzikiej? Bardzo mało. Ja też nie potrafię. Jak to nie potrafisz? Szumię, zaraz będziesz umiał. No dobra, mam nadzieję. A ty w ogóle wiesz, jak ten przód, tył, tak dalej? Kuja. Ej, to ja cię wypchnę, a ty po prostu musisz sobie poradzić i zatrzymywać na naszej plaży prywatnej. Przekonałeś. Dasz radę, nie? O kurwa. Pamiętaj, żebyś za bardzo się nie rozpędził, bo jak walniesz, to odpłamiesz kadłub. Ten materiał skończy się szybciej niż kurwa zaczął. Naprawdę? Tak, musisz powoli. Jesteś w stanie jebać tego skutra? No dziewczyna dopłynęła, ty nie dasz rady? No dobra, masz rację. Dawno nie mogłem się czegoś tak bardzo doczekać jak tego. W ogóle GTR-ka, on, że nie wiem, czy mam go opisywał, ale to jest tuningowany GTR-ek. Ponoć 320, czyli tyle co 300, więc fajnie. Mój sprzęt zaraz zobaczycie. Najmocniejszy teraz na rynku 325 RXP myślnik RS. W sumie wsadzimy go na to i zobaczymy, czy przeżyje. Ubezpieczyłem skuter specjalnie na wypadek, gdybyś zginął. W przypadku skutera wodnego ubezpieczenie OC nie jest obowiązkowe, ale w przypadku samochodów sprawa ma się zgoła inaczej. Niezależnie od tego, jaki samochód posiadamy, to musi mieć ono ubezpieczenie OC. Czy tego chcemy, czy nie, wykupić je musimy. Po co za nie w takim razie przepłacać? Dobrze, że jest coś takiego jak mubi.pl, czyli porównywarka ubezpieczeń, dzięki której znajdziecie najtańszą polisę dla siebie. A obliczenie składki? Jest banalnie proste. Możecie zrobić to przy pomocy telefonu bądź komputera. Wchodzicie, podajecie swoje dane, następnie dane auta i w ułamku sekundy dostajecie oferty z różnych ubezpieczalni i wybieracie tą najlepszą dla Was. Co więcej, jeżeli wyjdziecie z linku w opisie tego filmu bądź z linku w przypiętym komentarzu, to są dokładnie te same linki, ale jeszcze dostaniecie zwrot w wysokości 100 zł. Mało tego, jeżeli polecicie Mubi swojej mamie, babci, siostrze, bratu albo jakimś znajomym, to za każde z nich dostaniecie również dodatkową stówkę i tak do 2000 zł. A ode mnie? A ode mnie, jeżeli wejdziecie i policzycie składkę, następnie to, ile Wam wyszło, wpiszecie w komentarzu, tam na dole, w komentarzu, to jednemu z Was za ubezpieczenie zapłacę. Myślę, że fajnie, co? No dobra, to już wiecie, że Mubi tanio ubezpieczyć lubi, a my wracamy do materiału. Dziękujemy za wyrozumiałość. My się dopiero uczymy, powinniśmy mieć takie plakietki, uczę się. A, to nie za późno. Podobno człowiek uczy się całe życie i głupi umiera. Ja zawsze powtarzam, że im więcej potu na poligonie, tym miękni w boju. O tak, o tak, bardzo mądrze. No dobra, na prosto już. I dojedziemy i zaraz nauczę cię podstawowych rzeczy, dobra? Dobra, stop! Stop! Chodź. A teraz? No chodź. Dawaj, ucz mnie i widzów, co się robi, jak się kupi skuter razem z przyczepką. Najpierw pozbywamy się wszystkich taśm, to pozbywaj się. No dawaj, nie pomagaj mu. Sam da radę. No dobra, jest git. Na pewno umiesz to sobie. Już? No, teraz raz, dwa, jeszcze dwie z przodu. Gienek, jazda. Za to się tu zabrać. Pomóc szefowi do roboty się brać. A powiedziałeś, żeby nie pomagać, nie podpowiadam. Nie, ale to jak będziesz pomagać w trzymaniu, nie. Jak ty, Gienek, nie umiesz, to nie pomagasz, to jest oczywiste. Czyli ogólnie tutaj mamy taki temat z tą przyczepą, no, że jeżeli jest głęboki slip, to możemy sobie tył zostawić. Ale w sensie zamoczyć to w wodzie na pewno, a to nie... Słuchajcie, to nie wygląda na wodoodporne. No nie. To nie wygląda na wodoodporne. Od 5 lat działa, jest wodoodporne, jest na lecie. Emotional damage! Dobra, w takim razie na odpowiedź szefa. Adaś, właś na skuter. Teraz tak, żeby nie było, bo oglądają też młodsi. On jest kaskaderem, dlatego nie ma na sobie kapoku i dlatego zrywka nie jest przypięta do niego i dlatego on wpływa do wody. Ale przyszłościowo, jak wpinamy zrywkę, to musi być przypięta do kapoku, bo jakbyś spadł, to skuter sobie popłynie bez ciebie. Jestem profesjonalistą, moi drodzy, a zaraz zacznie moje profesjonalne ubranie, o, ale to... Udaje, że nie umie. To za chwilę. Za chwilę zrobimy prezentację kurewki w nowym stroju, czyli mnie, tak? Dobra, zrywkę na razie... przypiętą? Nie, czekaj. Wepnij zrywkę. I teraz tak, wiemy, gdzie jest wsteczny przód, tak? Oczywiście, że nie mam podobnego pojęcia. Tutaj jest wsteczny. Dobra. I tym operujesz, tak? Patrz, wpiłem zrywkę. O, porządnie. Teraz tak, wstecznym, jak wypłyniesz, już raz wstecznym, my cię wypchamy do wody. Dobra. I na komendę pal odpalisz i dopłyniesz obok mojego skutera i dwóch naszych łodzi. Dobra? Ja się hamuję. Nie hamuje się, skuter hamuje sam z siebie. Okej. Okay. Maksymalnie wsteczny, ale to awaryjnie. Okej. Okay. No dobra, to co, wycofujemy? Starego trzeba wpuścić, no bo zawodować starego trzeba. I jedziemy, jeszcze, śmiało, bo jeszcze nawet wody nie mamy, jeszcze. Ale to pierdolą ci serce, utopimy kuchnę tym. Stop. Jednak pokaż dla widzów. Kurwa, gdzie wóz stoi? Na słowo pal odpalasz, nie odpalaj przy brzegu, bo zaś się szmoło w turbinę, nie? Dobra. O kurwa. Dobra, i jedziemy. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Patrz, płyń do brzegu.
Także moi drodzy, misja udana, bezpiecznie. Stara, gdzie do brzegu płyniesz? Na wodę! Misja udana, zobaczcie jaka prosta zabawa. A radocha, jaką zobaczycie w tym filmie. Zakocha się, wam mówię. Ja się sam zakochałem z samochodów, zrezygnowałem na kontent motorowodny. Dawaj go, trzeba przytłumować starego. Robi fale przy brzegu, no. Od razu musisz mu tam powiedzieć, że tak nie wolno. Nie rób fali przy łódkach. Ja mam go jakoś gasić. Powoli. Zgasić go? Jeszcze nie. Gaś. No my się rozpaliśmy. O mój sprzęt. No co, teraz ogrywka mojego sprzętu, jak go rozjebałeś? Jak już byliśmy tak blisko twojego sprzętu, to chyba pora go chyba przedstawić. All I hear, go get the money. So I go get it. Hate means I do something right. So I'ma let him. Yeah, I'ma let him. Yeah, yeah. Yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head. Yeah, yeah, I'ma let him. All I hear, go get the money. So I go get it. Przebiega już się z tej ceraty. Myślisz, że po tak ładnych ogrywkach dla widza trzeba zrobić ładne ogrywki i prezentację kurewki, czyli mnie w profesjonalnym stroju? To moi drodzy, nie, zróbmy to na tempionki, chodźcie, pokażę wam. Żeby to miało, wiecie, to ja lubię ładne ujęcia dla widza. Poczekaj, bo ja mam delikatne stópki. Patrz to, teraz wyglądam tak, nie? I... No patrzcie tego głąba, ametki. A jak mi się ten sport nie spodoba, to trzeba kurwa ubrankę oddać, przecież to kosztowało 3200 zł, On prosto z przymierzalni tak wyskoczył, ty. O, jadę pływać, nie? Mam nowy sport, nową pasję. Tatuś, a zmienimy moje majteczki? Oj, tu pomoże. Idźcie w krzaki, a jeden weź sobie kółko jeszcze, ej. Jakbyś się topił. Chciałem powiedzieć, że ten, nie powiedziałem tego brzydkiego słowa. Ignoranci chciałem powiedzieć. Wyglądam jakbym szedł na napad w GTA, no. Kurwa, nie? Idę teraz zebrać ekipę. Ty, rozumiem metki metkami, ale k***a instrukcja obsługi? Ignorant. A jak wpadnę do wody i nie będę wiedział co zrobić, to biorę instrukcję obsługi, czytam i już wiem co zrobić, tak? Co jest k***a? Co to jestem gotowy. To są dresy do pływania w wodzie? To jest, patrz, to jest pianka. To jest pianka? No a co? Sidu jest napisane, to jest pianka. Chodź, rozdziwiczymy ten sprzęt. Czekaj, bo chyba faktycznie muszę metki zdjąć. Nie, chodź. Chodź, ej, wiesz co jest piękne? Typu, że jesteśmy młodzi i bogaci. I głupi. W sumie to tylko ja jestem młody. Fuck. Ja myślałem, że do skutera idziemy, a nie do wody. No co, ty ładuj do wody. A jak zmarznę? Zmarzniesz. Jazda, kurwa. 3, 2, 1. No jak, dobry sprzęt? Kurwa, zajebisty, patrz jak mnie trzyma na wodę. Kurwa. Jak jest głęboko, patrzcie. Czekaj, te metki trzeba zjąć! Instrukcja nie była wodoodporna! I odpadło! Są też buty do pływania? Tak. Takie istnieją? Aha, widziałeś? Kto pływa w butach? Ja. A jakbym nadepnął na szkiełko? Ja już rozumiem, jakiś mijacz Borawski powiedział, że wyglądasz jak taki typowy, początkujący gościu, co pływa na skuterach. Ja trochę wyglądam jakbyś już inny napad w GTA. Ej, w sumie, ale taki, ale bez opór. Nawet czapkę, Sid. No nie? Ale patrz, ja ci tłumaczę. To jest teraz do profesjonalnego pływania. Tak. I patrz a teraz. A to jest kapitan. Nie. A to jest na meląż. Dobre. Ale będziemy teraz profesjonalnie pływać, moi drodzy. Dlatego zakładam tak i lecimy z materiałem. Panny, gdzie ten napad? W Los Santos? Zanim polecimy pizdą z Saszą, Jacek musi mnie nauczyć obsługi tego sprzętu. Więc jadę na swój test drive. Trzymajcie kciuki, żebym wrócił cały. Wyłowię go. Mnie się trzymaj. Wieś mnie. A ja wam powiem jedno. Idę i zadobić. Pyk. Telefonik, strefa pododporna, FAJ-czka, muzyczkę odpalamy, wypychamy. Ja pomóc. Teraz tak, poszli w prawo. Nara. Nara. One hour later. Moi drodzy, jestem cały mokry, ale to chyba oczywiste, bo pływałem na skuterze wodnym. Jacuś pokazał mi, jak obsługiwać ten sprzęt i nawet nieźle mi idzie. Idzie mi na tyle dobrze, że mogę zaraz tutaj z Saszą pokonkurować i pokazać parę sztuczek, ale zanim ja pokażę sztuczki, to Jacek pokaże sztuczki i ja spróbuję. Ja muszę Adasia wrzucić do wody, więc siadamy spróbuję w trójeczkę. Spróbuję wypierdolić na skuterze wodnym. Nie spróbuję, tylko to drogi. Nie dam się, będę się trzymał. Przyczepię się do ciebie i jeszcze ci wsadzę penis w tyłek, na wyrzutnie idzie. Że za chuja mnie nie zrzucisz. Będzie klin. Człowieku, takiego klina ci założę. Dlatego, moi drodzy, kamera naziemna się z wami żegna i witamy drona. Czemu nie zrobiłeś tak ręką?
drona? Przepraszam. Drona! Dlaczego trzymam się na dupę i wtedy się nie nagrało? Bo w dronie padła bateria. Ale naprawdę wiem, co czułem nastolatki, jak im się nie trafi w odpowiednią dziurę. Aha, kurna. Czułeś się, jakby ktoś mi załadował takiego kolorowego, wiecie, dobra, nieważne. Powiem tak. Pobawiliśmy się, powygłupialiśmy. Jedziemy teraz już bez kamer. Poszaleć jeszcze, potrenować, by jutro, jak wstanie słońce, dać dla widza zajebisty obrazek. Wyciągniemy motorówki, wyciągniemy więcej skuterów. No będzie się działo. Mamy masażystkę na pokładzie? Chodzę po plecka. Haluksikiem ci nadepnę na łopatkę i na kręgel 4 to zobaczysz. W takim razie do za sekundę. Dobra, zanim dzień jutrzejszy, to zapomniałem, że Emil ma urodziny. Znaczy miał urodziny. Patrzcie, jakie chłopaki mu prezent zrobili. Za p***i znak Kalisz. To jest najlepszy prezent, jaki dostałem kiedykolwiek od widzów, nie? Chciałbyś takie prezenty, chciałbyś takich widzów, nie? Za p***i zajebać znak! Kurwa, zajeb znak Poznań! Strasznie wczoraj zachlałem. Piłem z Sasią do 5 rano. Film mi się urwał, wygrażałem w motorówie. Ramię krzyż na p***a. Trochę się przespałem, ale musiałem wstać rano. Mam obowiązki. Mam skuter. Niektórzy mówią, że nie można chlać, jak się ma skuter. Ale to nieprawda. Można. Tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Także skoro zaczęliśmy już ten piękny dzień, to pora pod p***. Wolne, to pały stoją motorówą! Nieposiony my! Zaczniemy w takim razie z wysokiego C, ale jeżeli mamy to brakuje na skutrze jeszcze tylko dwóch rzeczy. Patryś, w końcu ma być riski. A daj taką jest dobrze wycięte. Dzięki. Będzie lepiej. Tu nakleimy. Tu będzie dobrze, nie? Czy tu, jak myślisz? Jak myślicie, czy tu riski? Nie, tu lepiej. Tu lepiej? No to riski. Tak? Tak? A jak teraz weźmiemy na drugą stronę, żeby było symetrycznie? No oko. Okej, okay. Gdzie? No mów mi prawo, lewo, no, czekaj, nie ma. No analizuję. A, przelicza. Będzie. Kłaść? Kłaść. Nie po to Bóg, nie po to Bóg dał oczy, żeby nie robić na oko. Właśnie. Zajebiście. Dobra, pakuj się kurwa na poduchę i podpinajcie to gówno, lecimy z tematem. Ej, zajebiście to teraz wygląda. Sasza jest offline. Nie, on ma skuter, ale nie wie, co jest odpowiedzialność. Dobra. Nie mamy nikogo z patentem do ciągnięcia. Zróbmy to bez patentu. Ale na patencie. Tylko gry słów, kurwa, pyku. Gotowy jesteś? Jestem. Myślę, że jak przeżyję, to już nie zginę chyba nigdy. Jeszcze na Huberto Coelho. A co trzeba robić na takim materiału, żeby nie umrzeć? Trzeba być pijany. Kamizelka, bo są sytuacje, że sobie wylecisz i zrobisz kilka fikołków. Okej, czyli kamizelka. Podstawowo. Trzeba być pijanym. Opcjonalnie. Dobra. I mocno się trzymać. Dobra, czyli widzowie. Nie alkohol, mocne trzymanie, kamizelka to jest niezbędne. Dwa z tych trzech punktów. Jak dwa, jak mamy komplet. Pijany, kamizelka, no ale trzymać się nie będę. Gotowe? Jeszcze dopompować trzeba. Dawajcie. Czyli jest czwarty punkt. Materaz musi być dobrze napompowany. Adasiu, a oszczędzisz mi dzisiaj trochę, żebym... Ej, Hubert, żeby... płyniesz z gieniem. Nie! No myślałem, że ktoś skoczy inny na kaskadera na mnie, no nie! Kurwa, ale żeś przyszedł, widzisz? Chyba mogę się schować za barakiem. Będę z nim płynął, tylko wypierd... Przecie ten pulpet z lewej strony jak usiądzie, to mi wybije z prawej, tak. Wujku, nie denerwuj się, serio, musisz wstać, bo słońce zaraz zajdzie i będzie
Wujku, proszę cię, po cichaluksa urwę zaraz. Nie chcesz się ze mną bić, no kurwa, wiem, że nie chodzimy w tej samej wadze, no ale ja cię nie popuszczę. Ile mam ci dać czasu? 10 minut? Za ile pójdziesz do nas? Daj kurwa się wyspać, jakiego legiona. No dobra, damy mu spokój. Nie udało ci się? Chciał mnie naklepać prawie, wiesz? A? No. A dotknąłeś go w miejsce intymne? W haluksika. Dużego Jakuba. Gang, 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 gang. Ten chłop chyba wyszedł z Los Santos, tylko że kurwa jest... Jest white, zamiast black. Telo, stary, żółwi ninja. A tak na sadzawkę. Dawaj ty, mój żółwiu. Lecisz szybciej, kurwa. Dobrze. On jest trzeźwy, spoko. Nie jest trzeźwy. Chłopce, skuter wodny kupił się za Jamesa Bonda przebiera. Weź na Adasia. Tak, faktycznie. Niektórzy siedzą w Turcji, w Egipcie, na stać, żeby balować w Polsce. Gdzie masz kapok? Boże, boję się. Kapok, załóż. No czekam, niosą. Jak ci niosą kapok? Niosą. Dawaj, za moimi ruchami, gdzieś niedźwiedziu. Lecisz na moimi ruchami. A! Prawe jajo, kurwa, ci normalny dzieciak jeszcze kiedyś chciałem zrobić, no. Normalny. Naprawdę? Skurcik, da! O, teraz mam slim fit. Cielista jest taka bardziej. Według mnie to nie jest slim fit, tylko slim fat. Odlot, lecimy do Dubaju! Wola, 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 wola! Jezus, bo wyjebiesz. Życzę nam powodzenia, szczęścia, zdrowia, bo jest duża szansa, że kurwa, Hubercik tego nie przeżyje. No ja się boję! Ogólnie plan jest prosty. Musimy uważać na panów policjantów na motorówie. Wiedzieliśmy, że płynęli w tamtą stronę. Pały motorówą. Dlatego lecimy na drugą część tej sadzawki i tam podjeżdżamy. Miejmy nadzieję, że nie ma tam drugiego patrolu. Poszli. Ej, ładnie karmelki wypadły? Czułem się, jakby ktoś mi cefalę patelnią zapi***ł w twarz. Ty! Najbałeś ryje młotem? Ty jesteś się popierdolił. Tak. Ej, ale panowie, mi się wydaje, że możecie zrobić to kurwa bardziej agresywnie. Jeszcze raz musimy ja poprawić. Że... Bo to był lajcik. A dalej, to by się coś w dupę chyba poprzewracało. Nie, to dawajcie jeszcze raz. Travis Pastrana senior, jak się czujesz? Zajebiście. Ej, mam jeszcze bardziej krzywy ryj? Dajcie mi kierować, ty Lamborghini, k***a. Którym tu się kliko teraz? Siadaj tam! Czarny się barwowany. Repigmentowany, wypraszam sobie, repigmentowany. Mentowany, mentowany, ty żeś mętny, oj. No dobra, który trzeźwy za skuter popłynie, a ja na kółko pójdę? Ty jesteś ma głupi, a nie trzeźwy. Dokonujemy właśnie abordażu, złapcie skuterek, żeby przycumował, żebyście nie musieli do wody wchodzić. Ja pierdolę. A kapok? Pierdalajcie stamtąd! Debilu jeden! Ale by cię pierdolno motorowo. Faktycznie to ja miast. O jednak kurwa. Kurwa, komu jest albo w tamto, albo w to! Rozjebany jesteś! Kupiłeś se kurwa za 15 tysięcy rubli, tak kurwa rosyjski! Zjebie pierdolny! Każdy ma głowę troszeczkę bliżej, to se przejdę. Co tu tyłem se weź? To jest taki odrysk. Abordaż się udał! A tam nie! Grupy za burtą! Ty, tyłem się na skuter wchodzi, misiu kolorowy. Ej, to mnie wytrzymaj. Ej, bo on mnie się naglądał. Od tyłu! Kurwa, z tyłu wysuwasz te podstopnice i lecisz. Bo, to skacze tu. Przeciorać starego! Dawaj mu ogień tam, na pewno pizdę. On jest tu otwarty! Nie widziałem, on jest taki mocny. Siłę ma, łapie, jak i madło. Oh!
chodziło! Ale jebał! Aż tak źle nie chcę dla niego. Chciałem, żeby się wyjebał, miał nauczkę, ale żeby mu się coś odjebało, to nie. Staruszku, wszystko gi? Chciałem dla widza. Chciałem dla widza puścić te trzy modełka, pokazać, że jestem gigaczanem i bezrączek umiem. I puściłem w nieodpowiednim momencie, jak z***ałem brzuchem, to by tak, o duszę się. Autentycznie straciłem powietrze, nie? Zajebista zabawa, chyba zjadłem siwicę. Dobrze, jakby to było trochę szybsze. To podepnijmy do skutera. Mala prędkość, jaką płynęliśmy, to tak 40 na godzinę, nie? Tutaj tak z 8 dych to już lekko, nie? No nie, już dostaw go! Pojebie, k***a. Się udusi, k***a. Normalny jesteś, rozjebany. Rynarz, udawałeś w tym porcie, nie wiem. Stoj z tym skuterem! Co ty, grubego wiążesz? Kurwa, ty... To nie ma sensu! On spadnie! Kurwa, nie bują się! Próbuję zrobić przeciwwagę, ale moja waga nie robi przeciwwagi! On nie ma patentu, ale potrafi... Zajebał na główkę brzuchem. To się nie uda. Ale co, nie uda się przeżyć? Mam nadzieję, że się uda. Ta droga się kurwa jednak boję. Do brzegu, do brzegu. Było dobrze fest. Trochęśmy się powygłupiali, ale stary, na szczęście... Powiem ci, że kurwa, kaskaderskie akcje przejąłeś po mnie. Kozaliśmy sali, niczego nie złamałem sobie. Zgubiłem tylko okulary, ale tak naprawdę a jak możecie zobaczyć na załączonym obrazku, Caszkin dalej śpi. Tak to właśnie się kończy, jak się leci w gruby balet. Na całe szczęście przyjechaliśmy tutaj na 3 dni, więc jutro. Jak sobie Sasza wypocznie, to podpie... coś wspólnie na skuterach. Tymczasem my idziemy coś jeść, a z wami widzimy się za ułamek sekundy. Co do wczorajszych pomówień, że to ja nie wstałem, a nie on, to pragnę wyjaśnić, że to na 13 już wszyscy pływali o 14, on przyjechał po prostu po 14. Mam nagrane, jak śpisz cały czas w aucie i mi nie mów, że jest inaczej. Tak, i kiedy on przyjechał, to my już pływaliśmy, więc się zmęczyliśmy, poszliśmy spać. A on sobie wymyślił pod content, że to on zachlał pałę, znaczy ja zachlałem, gówno prawda. Jak gówno prawda, jak prawda. Trzeba słyszeć jego głos, chlał na umór i spał cały dzień. Przecież z tobą chlałem, jak szczerze wczoraj. To tak było właśnie i straciliśmy dzisiaj głosy. Bolą mnie wszystkie mięśnie, nawet nie wiedziałem o istnieniu niektórych, a bolą, więc chyba są, nie? No ale alkomat 0-0, więc latamy. Kopaczcie widzowie, kurwa, zobaczcie jaka piękna po... Polska, nie? Miała być lampa jak skurwysyn słońca za chmurami, a dzisiaj planujemy wykorzystać skutery. Wczoraj było kółeczko, dzisiaj skutery. Poskaczemy sobie na falach, które będzie robiła motorówka. Trochę głupot, bo Saśka małe doświadczenie już w tych skokach i akrobacjach na wodzie ma. Dlatego nie przedłużamy, lecimy. O, pa, 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 pa. Jeszcze kurwa szybkie tankowanko, co by nam na oceanie nie zabrakło. Nie wiem jak się holuje skuter. A ty przytyłeś. Dawaj Gianiu, dawaj, dawaj. No niestety, pierwsze GoPro poszło na dno, ale chyba tak się właśnie kończą wypady na skutery. No da.
Jest troszeczkę nas za dużo, jest troszeczkę zbyt niebezpiecznie. Jak na dzień mojej nauki to jest zbyt niebezpiecznie, jak zatrzymał tyle skuterów naraz. Ale pamiętajcie, jeden za drugim, nigdy nikt nie jest w stanie nikogo uderzyć, nie? Tak, zawracamy, skacze, zawracamy, skacze. Zagrywajcie sobie dalej, nie przeszkadzamy. Trochę się wbił gruby ryż, bo parę osób, które też mają skutery wodne, się dołączyło i oni też potrafili skakać. Zresztą mogliście to zobaczyć. Prawie mnie zabili. Myślę, żeby zrobić, no jak to na tym kanale przystało, odrywków nie zrobimy, ale zróbmy wyścig. Chodzi o motoryzacyjny content. 325 koni versus 230 podkręcone w chuj wie do ilu. Dawajcie motorówką na konie, na linię mety. No dobra, to co, od żółtej boi zaczynamy? Od żółtej boi, no. A metą jest wysokość motorówki waszej. Zostańcie tam. Doświadczenie wygrało, bo na fali to nie da się po prostu prosto płynąć. Trzeba dupkę podnieść. Jeszcze raz! Słuchaj! Tu wygrała doświadczenie. Przewaga doświadczenia, bo jak skurwiel wystartował, to ja z boku dostawałem tylko wodą, widziałem. Miałem tak, umrę na starcie! Ale dałem ci wory, nie mam. Dałeś! Dałeś! A woda, która wylatuje spod skutera, to jest takie kamienie, bo czas normalnego wyścigu bałcie, tylko bałcie mamy szybę. A tu kurwa nie mam nawet okularków, bo utopiłem. Trochęśmy podpierdli i mamy teraz idealny moment, moi drodzy, żeby pogadać, bo zrobimy sobie taką przerwę z racji na to, że tam są pały łodzią właśnie i mamy kogoś trzepią. Dlaczego, że się zakochał w tym sporcie? No bo w sensie widzisz... I już odpowiedź, bo spędziłem tu dwa dni, ale powiedz dla widza. Ej, ale ogólnie, no to ja powinienem ciebie zapytać, nie? Bo ja bardzo długo go namawiałem. Mówiłem, Adaś, musisz przyjść na skutery, musisz kupić skuter. Bo to jest zupełnie inna frajda. Nie ma ograniczeń prędkości, idziesz ile się dało. No właśnie, bo tu pały motorową nie sprawdzają ci prędkości. Nie, tylko tam, gdzie nie wolno robić fali, nie fiszujemy. No tak, są takie miejsca wyznaczone, trzeba warto o tym też powiedzieć, że tak. To nie jest tak, że można wszędzie sobie na takim zbiorniku odpierdolić. Tam mamy czerwony znak zakaz fali, czyli w tym miejscu powinniśmy być grzeczni, ale zaraz za tym przesmykiem pełna bomba, zero ograniczeń. Żaden pies cię nie zatrzyma i powie, o pan brzydko, nieładnie skręcił, za wolno, za szybko. Robisz co chcesz. No tak, ale mandaty też tu są. Tak. Mamy wymienić za co? Tak. Co ile kosztuje na wodzie? U nas na Ślesinie zarobienie fali, start jest od 2000. Brak patentu startuje od 500 do 2 koła. Ale ogólnie zakładajcie tak, że każdy mandat to 2 koła. No tak. Oni wiesz co mówią za każdym razem? To jest drogi sport, stać was, są drogie mandaty. Oni tak normalnie mówią wszystkim. Patrz, jak taki typowy ten, społeczniak. Tak. O ciebie stać, to możesz płacić za mandacik. I oni tam stoją, jak widzicie, po lewej stronie. Tak, stoją. I oni teraz obserwują cały ten przesmyk. Jeśli ktokolwiek tutaj przepłynie na fali, podpływają bomby, halta, 2 koła. Tak no dobra, teraz. Powiedziałeś drogi sport. Mój sprzęt kosztował 4 dychy, chyba był używany. Tak? Bo kupiłem go na szybko, boś mnie wymyślił, że kurde lecimy, to przecież nie będę jak wypożyczał. Ty musimy podpłynąć, kasarz. Zaraz będzie muł. Musimy uważać, moi drodzy, gdzie skuterami sobie cumujemy, żeby nam się muł do tego nie... Czekaj. No zahamowałem. O czym mówiliśmy? O kosztach. O kosztach, mój no. Kosztował 4 dychy, ale ty masz Ferrari wśród skuterów wodnych. No. Szybciej się czy nie da? Nie da się szybciej, można tylko właśnie tuningować, jeśli chodzi o seryjny sprzęt, nie? No. Bo to jest Sidu RXP XRS 325, czyli najmocniejszy aktualnie sprzęt na rynku. Nie da się zresztą kupić sam się zakochałeś, bo nim pływałeś i chcesz wziąć taki sam. Ale żebyś się zadeklarował, ile łapek muszą wbić, żebyś na pewno kupił? 15 koła łapek i... Znaczy prawda jest taka, wrócę do Łodzi i tak to właśnie zamawiam. Nieważne ile to będzie łapek. Ale żeby się zadeklarował, 15 koła i kupujesz, tak? Od razu. Okej, okay, 15 kołapek w górę i kupuję taki sam sprzęt jak ja, czyli Ferrari wśród skuterów. Żebyśmy mieli jasność, to za 4 dychy kupiłem do nauki. Dzień spędziłem na wodzie, więc się chyba już uczyłem, nie? Na tym Gienek popływa. A tego damy Gienkowi. Niech dokona żywota, kurwa, prawdopodobnie. Ale w sumie zacząłeś tak samo jak ja, bo ja też zacząłem od GTR 230. No tak, tylko ty nowszego takiego, wie, ty miałeś głośniczki, musiałem jakiegoś biednego JBL-a sobie dobrać. Ale już teraz wiesz, miał głośniczki jak ja. Powiedz no. Mi, jak tak pierwszy raz wsiadłeś, ja ci tak wiesz, dużo ci zapowiadałem, wiesz, stary, zakochasz się i tak dalej, ty słuchałeś, nawet sam przez telefon mówiłeś mi, a wiesz, stary, tyle pasji zaczynałem, a potem to się na krzakach kończyło. A to tutaj tak samo? Na razie nie, tylko, znaczy na razie się zakochuj i za tydzień na***lamy dalej gdzieś na wodę,
Tylko problem jest taki, że w Polsce nie ma pogody. Teraz jest super, teraz jest fajnie. Witamina D tutaj nas zachęca do działania i życia, ale przyjdzie zima albo przyjdą kula pogody. Jak no, widziałeś, wczoraj się kurwa cały dzień lało. Mieliśmy super zaplanowane nagrywki i pizda zaraz, zaraz, jakbyś przyjechał na 13, to byłyby 3 motorówki i 6 skuterów. On ale spał. Cały dzień spał. Ale czy się, że ci się spodobało? Nie, no, nie uważam, że sport wodny, po pierwsze, zobacz jak kalorie palisz, nie siedzisz w aucie. Ja czuję mięśnie, których nigdy w życiu nie czułem. Ruszasz się cały, w ogóle całe ciało jest zaangażowane w tę pracę, nie? Może nie będę jest w tych sprawach lepszy teraz. A, da? Ej, ja ej, ciekawe czy można robić na skuterze, bo właśnie znalazłem taką zajebistą pozycję. I w sumie tak patrzą na mnie, ja powiem, że można. Ciekawe skąd wie. Moi drodzy, nie będziemy już chyba tego dłużej przyciągać, kurwa. Bardzo dużo wam pokazaliśmy, zgubiliśmy kamerę, utopiłem okulary, znaczy utopiliśmy kamerę. Drogą próbowaliśmy nagrywać, się nie udało. Utopiliśmy okulary, nauczyliśmy się pewnych nowych rzeczy, jak nagrywać na wodzie. I następnym razem będzie jeszcze lepiej, chociaż myślę, że i tak teraz grube nagrywki dla widza wyszły, nie? Da. Także widzu, zostaw łapę w górę, my odkładamy kamery do namiotu i idziemy szaleć dalej. I najważniejsze, żyjemy. Żyjemy! Jeszcze! Bo dzień się jeszcze nie skończył, ale musimy poczekać, pały motorówą sobie pojadą w pindu. Adasiu, Adasiu, koniec gadki, wsteczny, wsteczny, wsteczny! Wsteczny! Do zobaczenia za tydzień o 13:00.